kontakt osobisty, koleżanka świetnie sobie radzi, korzystając z tych elektronicznych środków komunikacji. Ja jestem taki troszkę konserwatywny i wolę bezpośredni kontakt, ale online no, też były dosyć zgodne. Stacjonarne zdecydowanie. A ja online myślę, że to jest taka swoboda. Siedzę w domu, siedzę w pracy, gdziekolwiek jestem, mogę odpalić laptopa czy komórkę i uczestniczyć. Aktualnie no, wolę online. Webinary, te krótkie z Jerzym Czabanem. Wolę stacjonarną, ale online'owe też akceptuję. Te krótkie to takie zamówienia po godzinach. Mniej czasu tracę na dojazdy. To, że można wracać, to jest ważne. Fajna była właśnie opcja, że można było wrócić do tego szkolenia. To, że można odtwarzać, tak. Mniej czasu potrzeba na to, żeby się przemieścić. Które są online, można je odtworzyć. Jest to przydatne i można po prostu wrócić do pewnych kwestii. Fakt, że my mamy dostęp później na przykład przy wykupie szkolenia i mam jeszcze dostęp, długi dostęp. To na pewno takie plusy, że nie jest to ograniczone czasowo i że można w każdym momencie, jak ma się wolną chwilę, to można sobie puścić. No i ta elastyczność, tak? Bo czasami mamy nawał pracy, a szkolenie jest na tym terminie. No i... Nie trzeba być na daną godzinę, w danym miejscu. Jeżeli są prezentowane jakieś materiały i mi się to wyświetla na komputerze, to jest mi wiele prościej to wszystko objąć z jakimś tapem, piątki, możemy sobie odpalić wtedy, kiedy mamy troszeczkę luźniej. No mi się wydaje, że to są takie duże plusy. Przy kolejnym obejrzeniu tego samego materiału zostaje jeszcze więcej. Idealnie. W ramach szkoleń, które zawsze dostawałam dostęp, no i często korzystałam z tego narzędzia. Rewelacyjny jest ten blog, gdzie są pytania i odpowiedzi. Na przykład raz, że forum, dwa, że odpowiedzi na problemy. Zadawałam pytania, tak. No i wymiana właśnie z ludźmi swoich poglądów. Oczywiście jest to rzecz fajna. Dostęp do materiałów szkoleniowych również. I to było fajne, bo można było sobie odświeżyć. To są bardzo cenne rady. Chwalę sobie, bardzo korzystam.